Mogę sobie z panem zrobić zdjęcie może? No jasne. A to chyba raczej, czy ja mogę z panem sobie zrobić zdjęcie? No pan oczywiście, ale czy ja mogę z panem? No to ja zapraszam. Jak to się dzieje, że w tym filmie nic się nie dzieje, a jednak tyle się dzieje? To zasługa reżyserki, której w filmie nic nie ginie, nie ginie przede wszystkim poczucie humoru. Portretuje grupę pod okiem terapeuty i robi to z przymrużeniem oka. Bezpretensjonalnie, ale nie bezmyślnie. Udany debiut Kaliny Alabrudzińskiej. No, to słucham. Mam wszy. Gdzie? Na głowie. A pan wie, że my chwilę temu się przytulaliśmy? Wiem. I że moja głowa była obok pana głowy? I wie pan, że złama pan podstawową zasadę, czyli nie przytulamy, kiedy wszy mamy? W czerwcowym numerze miesięcznika Kino zastanawiamy się, czy żyjemy już w świecie przyszłości. Jakie wizje świata po zagładzie prezentują nam filmowcy, i to zarówno twórcy filmów fabularnych, jak i twórcy seriali. Zastanawiamy się też, co przyniesie nam Krakowski Festiwal Filmowy. Tam oglądamy najnowsze, najświeższe, najbardziej porażające dokumenty z całego świata. To jest pierwszy też polski festiwal, który odbywa się w pełni w sieci. W tym roku szczególną uwagę bym zwróciła na konkurs dokumentalny. Będziemy mogli tam obejrzeć dokumenty Macieja Cuskę, Tomasza Wolskiego, Jerzego Śladkowskiego oraz Petera Forgacza. To jest węgierski z kolei dokumentalista. O nim też przeczytacie w czerwcowym kinie. Następny proszę. Sukienka jest filmem o kobiecie, która ma 30 lat, żyje na polskiej prowincji, pracuje w przydrożnym motelu dla kierowców. I to jest kobieta, która nigdy w życiu nie miała mężczyzny, nigdy nie była zakochana, nigdy nie doświadczyła też tej fizycznej strony miłości. No i wszystko się zmienia, kiedy poznaje przystojnego kierowcę tira. To było najtrudniejsze w tym filmie, tak? Znaleźć odpowiednią osobę. Tu się udało po prostu za pierwszym razem. Moim założeniem było to, żeby otoczyć ją profesjonalnymi, genialnymi aktorami. I tutaj się pojawił właśnie Szymon Piotr Warszawski i Dorota Pomykała. Przede wszystkim chciałem nakręcić film o pewnej potrzebie, o pewnych pragnieniach, które są w człowieku. Po co wujek stracił nogę, tatuś też nie wróci. Skoro jesteśmy w Krakowie, to kto się czuje na siłach, może stoczyć bitwę warszawską 1920 z duetem Demirski-Strzępka, zespołem Starego Teatru i Duchami Przeszłości. W wersji online to już ostatnie przedstawienie z zamrażarki Starego Teatru. Ale pis było! Zoe, time to wake up. Na Dzień Dziecka coś dla matek i ojców o silnych nerwach. Moja mała Zoe, która hasa po platformach VOD, przypomina matrioszkę. W filozoficznym traktacie kryje się dramat rodzinny, w którym kryje się dwóch rozbitków po małżeńskiej katastrofie i ich urocza córeczka. Tak urocza, że chciałoby się ją zatrzymać przy sobie na zawsze. Dziwny jest ten film, co mówię z całą sympatią dla Julie Delpy, która go wyreżyserowała i zagrała główną rolę. I'll never let go of her. To już drugi album utalentowanej Hani. Premiera. Home. I feel like home. No, nothing is as was before. No words to say, no place to go. Home. I feel.